Także widzicie Państwo, jak to łatwo poznać, prawda? Kafelek Beggars. Po zachowaniu, po takim apodyktycznym, chamskim takim obyciu, że na siłę, na chama coś ktoś wymusza, prawda? To żeby tak Świadkowie Jehowy głosili, to co by to było? Świadkowie Jehowy tysiące razy się pytają, proszę Państwa. I ta szkoła teokratyczna już teraz jest na tak wysokim poziomie, no ale tego poziomu nigdy nie doścignie no, Uniwersytet Warszawski czy jakakolwiek szkoła warszawska. Tutaj ja kiedyś jak przyjechałam, to wszystko na chama. Nigdy dzień dobry nie powiedział nauczycielce. No, a czasem ta nauczycielka była fajna. Wszystko bruku tu sięga. System moherowy, piec kaflowy. Nie ma ani prawosławnych, ani Świadków Jehowy. Też, proszę Państwa, nie spotkasz takich ludzi, którzy by mówili po rusku, w sensie takim, że chociaż jakieś słowo cerkiewne, prawda, żeby coś ktoś zdradził. Nie, wrzask, ujeżdżanie, krzyk. Jazgot warszawski. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Langstrom można mówić, proszę Państwa. Policja tylko i straż ma zarobek, no bo zawsze ktoś czegoś nie wie i nie tu zaparkuje, to mają biznes w Warszawie, proszę Państwa. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Zapraszamy Państwa do Anglii, Ameryki, Białystok. To tam Państwo zobaczą, co to jest prawo i sprawiedliwość. No bo tutaj ta prawo i sprawiedliwość, ten awatar, to Żydki z Czerskiej, Radio Tok FM, już to też rozłożyli na łopatki, że to jest jeszcze gorzej, że to Polska to jest na marginesie świata. Tutaj cała ta Warszawa na marginesie świata. Że nikim, że niczym, a w ogóle że już teraz to w nic nie wierzą, a się diabeł cieszy. No to właśnie o to chodzi. Że na marginesie Jahwe, skoro Jahwe do śmietnika. Na marginesie Biblii, skoro Biblię do śmietnika. No. A Bóg jeszcze wzywa ostatkiem sił, jeszcze Świadkowie Jehowy przyjeżdżają, gdzie też przyjechali Świadkowie Jehowy na kongres przy trasie Łazienkowskiej na stadionie Legii. Są przemęczeni tą podróżą z bardzo odległej przecież Anglii, Ameryki, Białystok. No i śpią teraz brzuchem do góry, no bo cały dzień tam czytać Słowo Boże, prawda, trzeba się koncentrować, to jest ciężka umysłowa praca. Świadkowie Jehowy są misjonarzami, sługami Jahwe. Księga Izajasza 43:10. Wy jesteście moimi sługami, sługami Jahwe, mówi Jahwe zastępu. A to wszystko, co to te wrzaski, krzyki, takie hipochondryczne rechodupstwa albo agresje nerwowe, no to to świadczy, że to są słudzy szatana, to są te psy i wilki. No, to są te psy i wilki. No, w sensie takim, proszę Państwa, niedosłownym, bo tu wilka, dosłownie to gdzie? Ktoś prowadził tu na pasażu wilka, lochę, prowadził lochę na smyczy, to też, no nie mogłam spotkać akurat, ale to mogło tak być. Przecież locha jak podrośnie, to potem by człowieka zagryzł, daj spokój.